szukam od 7 lat i dzięki panu Andrzejowi Dolniakowi i panu Henrykowi Kmiecikowi, sponsorom moim, którzy należą do grupy, otworzyła się po prostu droga na szersze poszukiwania, na większe poszukiwania. Już takie poszukiwania tutaj się odbywały na tych terenach, na terenie Głuszycy. Pierwszą próbę przeprowadziliśmy w schronie, niedaleko się znajdującym przy stawach. Następne poszukiwania były podziemnych fabryk, fabryki Krupa, gdzie miały być montowane samoloty Messerschmitta, podzespoły do samolotów Messerschmitta. Jestem jakby naocznym świadkiem tego eksponatu, który stał przy rzece, tak na wysokości płotu w środkowej jego części, boiska tutaj w Głuszycy. Ta armata stała, nie wiem, może na przestrzeni 2 lat, trudno mi to w tej chwili doprecyzować, ale dlaczego ją tak zapamiętałem? Bo mieszkając na ulicy obecnej Kolejowej, jako chłopiec chodziłem do szkoły podstawowej numer 1 w Głuszycy. Ona tutaj jest trochę dalej. To była jedyna w tym czasie szkoła. I akurat na Skrócy była taka ścieżka przy rzece. W związku z tym ta armata, czy chciał, czy nie chciał, była po drodze. Akurat przy tej ścieżce stała. No i żeby potwierdzić znowu ten fakt, nawet jestem w stanie, byłem w stanie zapamiętać szczegóły, gdzie wsiadaliśmy na takie metalowe jakby siodełko. Przy okazji kręcąc takim jakimś kołem z uchwytem, rura się, lufa mówiąc fachowo, poruszała się do góry na dół. Ale ona stała gdzieś od lustra wody około może 3 metry nie dalej. Dalej jakieś 15 metrów od lustra wody był płot stadionu. Nasyp z płotem stadionu, to boiska. Był przyszedł czas, gdzie poszerzano ten stadion. To też pamiętam. I tutaj, jak wspomniał Marcin, nałożąc między innymi żużel z tych tutaj zakładów bawełnianych, tam była duża kotłownia, żużel jako odpad. I nowy nasyp jakby dosypano do tego starego, żeby poszerzyć teren boiska. I chyba z tym okresem wiąże jakby fakt, że armata przestała tam już być. Odkryła się wielka hala, wymurowana dokładnie cegłą czerwoną. Oczywiście ten otwór żeśmy powiększyli, grzebiąc tam rękami. I każdy do tej hali wskoczył. Było nas 4. No i zaskoczenie było takie, że raczej pusta była. Tylko jakieś tam się, pamiętam, szkła, bo to każdy miał latarkę, gdzieś tam coś przyświecał w swoim płucie. Ja tam pamiętam jakieś były, takie jakby gdzieś z apteki, butelki, coś. Nie wiem, z czym to skojarzyć. Ale tego dużo nie było. I jeszcze fakt znamienny jest taki, że ta hala, nazwijmy to, bo ona gdzieś na pewno jeszcze wyższa jak tutaj, 2, może 3 piętra wysoka, jej wymiary trudno określić, ale gdzieś około może miała 15 metrów na 8. No i że były przy ścianach płyty, normalnie teraz jak ja zwiedzam te odkryte sztolnie, to widzę to samo, że ta sama technologia odwadniania. Mniej więcej mam już określone miejsce. W tej chwili, jak będzie zakończony temat boiska, ja wraz ze sponsorami składamy dokumenty i będzie po prostu wypożyczony georadar. Georadarem przeszukamy to miejsce. Jeżeli to miejsce się znajdzie, to naprawdę będzie bardzo duży sukces.